Hej, siemano ludzie, Sobek z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku, a dzisiaj zrobimy sobie pojedynek. Pojedynek, jeden z moich widzów zaproponował, żebym coś takiego zrobił, więc zrobię to, ale zanim zrobię ten pojedynek, no to przyszła do mnie moje zakupy z Cards Planet. Otworzę sobie to pudełeczko, zaraz wam pokażę, co jest w środku, więc ciachnę sobie go poza kamerką. Już zaraz wam pokażę, co tam mam. O, ciachu, ciachu. O, a wygląda to w ten oto sposób. Czekajcie, czy ja się tu zmieszczę? O, nie zmieszczę się w ten sposób. Czekajcie chwilkę. O, bąbelki, bąbelki. Wygląda to w ten oto sposób. Może ja was troszkę przesunę. Zrobię pojedynek dwóch dużych puszek. Dwóch dużych puszek. Tak, zrobimy pojedynek dwóch dużych puszek. A tutaj mam jeszcze cztery blisterki. Cztery blisterki. Czekajcie, ja zabiorę ten karton stąd. Ups. Okej. Okay. Posprzątamy. Tutaj się pobawimy dwiema puszeczkami. Zaraz zobaczymy, która będzie fajniejsza. A mam tutaj jeszcze cztery blisterki. I tak sobie pomyślałem, że może zrobię jakiś pojedynek z Żancią, więc jeżeli będziecie chcieli, zostawicie 500 łapeczek w górę pod tym filmikiem, to namówię Żancię, żeby nagrała ze mną jakiś pojedynek właśnie tymi blisterkami. Także jeżeli chcecie zobaczyć znowu Żancię, no to 500 łapeczek w górę pod tym filmikiem i taki filmik będziemy nagrywać w niedzielę. Dobra. Link do Cards Planet oczywiście znajdziecie pod tym filmikiem. No i wiadomo, taka puszeczka, co zawiera, zawiera 40 kart bazowych, 10 fansów, 2 karty multiple, 5 power-upów i 3 karty z limitowanej edycji 4499. Zobaczymy, która puszeczka będzie miała fajniejsze karty, fajniejsze limitki. Jeden z moich widzów napisał, żebym taki pojedynek zrobił. Nie ma problemu, chcecie. No to macie. Dobra, otwieramy puszeczkę pierwszą. O, i otwieramy puszeczkę drugą. Syk i jest. Dobra. Czekajcie teraz. Oczywiście tutaj wiadomo, że karty są wiadomo jak wsadzone, czyli luzem. Mamy tutaj pierwszą paczuszkę. Zaraz wam pokażę limitki. O, i tutaj będzie sobie puszeczka numer 1. Czekajcie. O, wyleciało, dobra. I tu będą karty z puszeczki numer 2. Limitki. Najpierw zobaczymy sobie po jednej limitce. Tutaj proszę bardzo, w pierwszej puszeczce mam pikę. Drugą limitką jest Gareth Bale. No proszę, proszę. Gareth Bale. Zobaczmy sobie teraz limitki z puszki numer 2. Tutaj jest Verratti. Moja powtórka. A drugą limitką jest... O, Neres, jego nie mam z Ajaxu. No i luzik, luzik, jest super. Dobra, tu została jedna limitka i tu została jedna limitka. Zobaczmy sobie teraz, jakie karty dostałem tutaj w puszce pierwszej. Coś mi się wydaje, że Panini już też tak będzie pakować te karty. Ale nie wiem, zobaczymy, jak to będzie. Dobra. No to zobaczmy sobie. Mam tutaj pierwszego fansa.
Jest pierwszy fansik. Tutaj jest Milestone, Boca Juniors. Torres na fansie. O, Real Madrid logo. Impact Signing. I tutaj będą bazóweczki. Zobaczę, o, Kedira. Zobaczę sobie mnie, między innymi, co tutaj w ogóle dostałem. Fajnie, bo te karty się tutaj nie powtarzają i to jest plus. To jest plus. O, i Lewandowski, że jak się kupi taką puszeczkę, to nie będzie powtórek. No proszę, jeszcze Cristiano Ronaldo, jak mi już wpadł na bazówce, tak mi już wpada dosyć często. Więc mam już sporo Ronaldo. Dobra. I jeszcze kolejne karty specjalne. Dudu, fans favorite. Czekajcie, ja sobie to zrobię tak. Manchester United. Mafla na Impact Signing. Fans favorite. Pablo Perez. O, pięknie. Takiej karty to nie miałem. Milestone Aubameyang z Borussii. Jego na pewno nie mam. Kolejne bazóweczki. Mandzukic, Valencia, Dąbrowski, Gimenez, Romero. Coś jeszcze będzie? Chiellini, Fejsa, Kramer. I zaraz będą jeszcze karty specjalne. O, właśnie tutaj. Kolejne karty specjalne. I tutaj jest Goalstopper, De Gea. Następny Power Up, Game Changer, Dembele. Tu jeszcze w Borussii Dortmund. Fejsa, Umtiti, no jakby nie inaczej, bo mi często tutaj wpada. Ostatnio Manuel Neuer. I pięknie, no pięknie, multiple. Cristiano Ronaldo, Gareth Bale i Karim Benzema. I kolejną, no nie! Ależ pięknie. Dwie karty multiple jeszcze z Realu Madryt. No to są moje powtórki, ale nieważne, oczywiście mi się przydadzą. I tu jeszcze Marcelo i Casemiro. No pięknie. I tu jeszcze był Gareth Bale. I tutaj był Ronaldo. I jeszcze tam był chyba, nie wiem, Kroos, czy ktoś tam jeszcze był. Ale dobra, zobaczymy sobie teraz, co będzie tutaj w puszce drugiej. Zobaczymy, co dostanę w puszeczce drugiej. No ta pierwsza puszeczka, fajne karty. No wiadomo, rarki się tutaj nie trafi, ale są też inne fajne karty, więc ja jestem zadowolony. Mi się to podoba i jest spoko. Dobra, tutaj mamy logo Dani Alves, Impact Signing, fans favorite, Pras. O, Diego Godin, jego nie kojarzę, chyba też go nie mam. Dobra, i teraz będą bazóweczki. Aubameyang, fajną ma tą fryzurkę. Ale znowu będzie co robić tutaj, znowu będę siedział wieczorami i układał to wszystko. Fajnie wyglądało. Jest i Piszczek, Vidal, Verratti, Pavon, Kroos. I kolejne karty specjalne. Tutaj jest Impact Signing, Toprak, Felipe Luis, fans favorite, i już widzę, co tu jest. No, to jest moje szczęście. Jak ja coś kupuję na Cards Planet, no i proszę bardzo. Cristiano Ronaldo, Milestone, to jest moja powtórka, ale to jest moja druga, więc on na pewno mi się przyda. Wiadomo, pójdzie do mojego kartonika specjalnego z kartami Realu Madryt. Kiedyś go wam pokażę. Dobra, jedziemy dalej, więc no pięknie, tu jeszcze Borussia, ależ mi tutaj wpadło tych piłkarzy z Realu. A coś z Barcelony tutaj, nic, słabiutko coś, może jeszcze coś tu będzie. I jedziemy, to jak zwykle, Umtiti. Zaraz zobaczymy, co tu jeszcze będzie. O, proszę bardzo, kolejne karty specjalne. Power Up, Griezmann. Oj, coś się skleiło. Jest Griezmann, Bale. Co one się tak... Oj, posklejało się troszkę. No ale no, strasznie mi się podobają te power-upy.
No i proszę, właśnie tak mówiłem, że nic nie ma i jest Luis Suarez Game Changer. Jego na pewno nie mam. Barcelona. O, i tu jeszcze pięknie. Jeszcze piękniej. Messi, Suarez i Neymar. No to jest moja powtórka, ale piękna karta. Trio z Barcelony. No już wiadomo, Neymara tutaj w Barcelonie nie ma. No i tu jeszcze jest z Romy Multiple El Shaarawy i De Rossi. Także no, ale zobaczcie jak fajnie, tu mi wpadło trio z Realu, a tu trio z Barcelony. Pozdrowienia dla fanów Barcelony i dla fanów Realu Madryt oczywiście. Dobra, zobaczymy sobie teraz po ostatniej limitce i zaraz zobaczymy, która puszeczka miała fajniejszą. Uwaga, zrobimy to tak. Pyk! Varane i Draxler. Varana nie mam, Draxlera też nie mam. Czekajcie, ja sobie tylko sprawdzę na szybko. Czekajcie, zobaczę, czy w ogóle ja ich mam. To są moje wszystkie limitki. A, Piqué to powtórka. Verratti też. No to pięknie. Tylko Verratti i Piqué to moje powtórki. Dwa, cztery karty limitowane. Limitki nowe wchodzą do moich limitek, więc jestem zadowolony. Dobra, mordeczki, to by było na tyle w tym odcinku. Chcieliście pojedynek puszeczek dużych, zrobiłem, więc mam nadzieję, że zasłużyłem na łapeczkę w górę. A jak będzie 500 łapeczek w górę, to namówię żancie i nagramy dla Was jakiś pojedynek, właśnie może z blisterkami. O, jeżeli chcecie oczywiście zobaczyć nasz duecik. A zresztą wiecie, że my razem jak nagrywamy, to przeważnie się troszeczkę wygłupiamy, więc te filmiki wiem, że Wam się podobają. No to jak chcecie, żancie i mnie na jednym filmiku, no to 500 łapeczek w górę dla nas, a dla Was będzie filmik. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia jutro. Kolejne filmiki. Trzymajcie się, pa pa mordeczki.